matko, tyle zadań domowych, że aż boli mnie już ręka od pisania. Muszę trochę odpocząć. Ach, ile można? Mam ochotę jakąś na coś słodkiego. Może zejdę na dół i zapytam rodziców. Mamo, tato, słuchajcie, mam tyle zadań, już nie mam siły. Muszę trochę odpocząć. O matko, przez ostatnie 2 godziny cały czas je robiłaś? Faktycznie, zrób sobie przerwę, kochanie. Koniecznie. Okej, okay, a mamy jakieś słodycze? Muszę się zregenerować i odzyskać trochę energii. No i zobacz tam do szafki. Jeśli jeszcze wszystkiego twoje rodzeństwo nie zjadło, to coś powinno tam zostać, jakaś czekolada. Okej, okay, okej, okay, dzięki. Mam nadzieję, że coś jeszcze zostało i nie wszystko wyżarli. Zobaczmy. Tam była przecież wielka czekolada, pamiętam. O nie, już nic nie ma. Kurczę, jest tylko pasta do zębów? To jest pasta do zębów? Co to robi pasta do zębów? Mamo, tato, dlaczego tu jest pasta do zębów w tej szufladzie z słodyczami? Ja myślę, że to nie jest pasta do zębów. Weź dobrze, zobacz na pudełko, co jest napisane. To chyba powinna być guma do żucia, truskawkowa. A, okej, okay, dobra, dzięki. No to sobie trochę w sumie pożuję. Dzięki. Ale super, dobrze pachnie. Ale ładnie wygląda. Truskawkowa. Pyszna. Pyszna. O kurcze! Wow, co ty tam masz? Co masz? O matko, ale mnie wystraszyliście. O co chodzi? Czego chcecie? Odpoczywam sobie. Co ty tu masz? Co tu robi pasta do zębów, e? Co to za pasta do zębów? Jaka jest taka dziwna? To nie jest pasta do zębów. To jest guma do żucia. Chcecie trochę? Truskawkowa, pyszna. Naprawdę, spróbujcie. O wow! Tak, pewnie, że chcę. Truskawkowa pasta do zębów. Taką chcę używać zawsze. To nie jest pasta do zębów, Ema. Spróbuj. No dobra, to... Wow, ale pycha, super. Ja sobie zjadę, będę żuł cały wieczór. Okej, Ema, ale nie połykaj. To jest guma do żucia, nie cukierek, okej? Okay? To się żuje, a nie zjada, dobrze? Tak, tak, wiem, Hania. Nie bój się. Pyszna. Idziemy się pobawić, Julian? Nie. O kurczę, trochę lepiej. Rzeczywiście odzyskałam energię. Mogę wrócić do moich zadań. No to zaczynam. Oj, ten zmęczony, kurczę, ile można grać na tablecie, trochę się zdrzemnę. Jestem taka zmęczona, trochę sobie poleżę, poobiednia drzemka w moim małym zamku. Martin, pójdę zobaczyć na górę, co tam tak podejrzanie cicho, co robią Julian i Emma. Dobra, dobra, ja oglądam dalej serial. Idź i daj znać. Julian już śpi? Co tu się dzieje? Przecież nigdy nie ucina sobie popołudniowych drzemek. Julian? I Emma też śpi? O matko. Nie, chyba muszę ją budzić, bo przecież będzie potem biegać całą noc. Kochanie, Emma. Emma, kochanie, wstawaj, wstawaj. O kurczę, ale była pyszna guma i takie super sny. O kurde, co tu się dzieje? O nie, guma do rzucia. Julian pewnie też będzie miał ją we włosach. O nieźle. Julian, kochanie. Julian, jesteś obudzony? O matko, ale mi się śniły motory. Julian, o matko, dzieciaki, macie przyklejoną do głowy gumę do rzucia. Zasnęliście z nią, o matko, no i co teraz? Trzeba będzie obciąć te zlepione włosy, muszę iść po nożyczki. Wow, Ema, ale wyglądasz, masz całe włosy w gumie. Ty też, zobacz. Wow, ale nieźle, mamy trochę czerwone włosy. O mamo, co ty? No co, będziemy musieli obciąć to, co się posklejało. Przecież to już nie jest do odzyskania, nie rozplączamy tego. Nie, mamo, nie chcę. Nie. Wiesz, jak mi jest niedobrze z krótkimi włosami. Fuj, wyglądałem jak nie wiem co. Nie ma opcji, nie ma opcji. Jak je podciąłam ostatnim razem, wyglądałam jak wypłosz. Nie, na pewno nie da się to jakoś wyciągnąć. A ja chcę mieć obcięte włosy, będę miała nową fryzurę, super. O, matko, dzieciaki, musicie więcej uważać. Na pewno nie zasypia się z gubą do rzucia. Trzeba to jakoś rozwiązać.